tutaj za moimi plecami, tam baloty palące się, podpalone przed chwilką przez chłopaków, tam z tyłu na przejściu blokujący rolnicy przejazd, a tam kilkadziesiąt stojących już ciężarówek, przepraszam, ciągników. A co robi polski rząd obecny? Jedzie pani minister i mówi: redukcja CO2 o 90%. To nie jest zwijanie europejskiego rolnictwa. To jest zabicie europejskiego rolnictwa. To jest zabicie polskiego rolnictwa. I dzisiaj to wy odpowiadacie za tą całą sytuację w polskim rolnictwie, która jest. Każdy, kto dzieli w tym trudnym czasie naród, nie jest patriotą. Wy nie jesteście patriotami. Dobry wieczór, bardzo miło mi się z Państwem spotkać w to wtorkowe, ciepłe już popołudnie. Dzisiaj, jak Państwo widzieli i słyszeli o proteście rolników w dużej mierze, porozmawiamy z parlamentarzystami zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i opozycji. Później kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, czyli Tobiasz Boheński. Na koniec programu amerykanista dr Jan Miszuna. Zaczynamy od polityki, od protestu rolników. Są z nami Marta Wcisło, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, pani poseł, witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jest Jarosław Sachajko z koła Kukiz 15. Witam pana posła. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Państwo oczywiście pracują w Sejmowej Komisji Rolnictwa, więc jak najbardziej mają wiedzę, doświadczenie i możliwości, żeby na ten temat głos zabierać. Pytanie do pani poseł Marty Wcisło. Czym pani poseł tak wkurzyliście rolników? Bo tak dużego protestu, jeżeli chodzi o wieś, to szczerze mówiąc od dawna nie pamiętam. To nie my wkurzyliśmy rolników, panie redaktorze, szanowni państwo, tylko to jest pokłosie 8 lat nieudolnych rządów PiS-u, zarówno rządzących, czyli rządu Mateusza Morawieckiego, ale także nominatów partyjnych zasiadających w różnych instytucjach, agendach rządowych, spółkach, którzy doprowadzili do zapaści spółek, do dezorganizacji, do ogromnych długów. Ale uwaga, sami na tym raczej nie tracili i ich, można powiedzieć, koledzy. Ja dzisiaj byłam, szanowni państwo, w mieście pana posła, czyli w Zamościu, na kontroli poselskiej w zakładach zbożowych, które naprawdę zawsze miały się bardzo dobrze. Niestety, po raz pierwszy w historii zanotowały gigantyczną stratę w roku, obrotowym 2021-2022, ponad 26 milionów złotych straty, podczas gdy inne firmy w tej branży, tej wielkości, różnej wielkości, notowały zyski. Firma notowała, zakłady zbożowe w Zamościu zanotowały gigantyczne zyski, ale uwaga, ale niektórzy jej kontrahenci, co już dziś wiemy i wiemy to od pracowników tych zakładów, którzy przysłali nam kilka pism, kilka anonimów, ale też dokumentów różnego rodzaju. Prowadzali zboże z Ukrainy, inni, tak? Inni nie tracili, oni zarabiali, a do tego dochodzą nietrafione inwestycje, złe zarządzanie i ogromne, ogromne marnotrawstwo przy zakupie niektórych surowców. Jeśli kupuje się na przykład mokrą kukurydzę, 120 ton mokrej kukurydzy, którą trzeba wysuszyć, ale nie na terenie zakładu, tylko zleca się to suszenie, co stanowi ogromny koszt, po czym sprzedaje się, no niestety, ale ze stratą, no to tak to wygląda. Nieudolne zarządzanie na szkodę zakładów, bardzo dobrych kiedyś zakładów, które doprowadzili do skraju bankructwa. Teraz pan poseł Jarosław Sachajko i pytanie o to samo, o powody rolniczych protestów. To wina waszych rządów, panie pośle? Waszych, no bo pan nie należał do rządu, nie był pan członkiem rządu, no ale jako Kukiz 15 wspieraliście ten rząd, mieliście z nimi umowę podpisaną, nie byliście jednym z koalicjantów, ale no, współpraca jednak trwała i razem głosowaliście chociażby długo. Panie redaktorze, co do głosowań, to proszę sobie sprawdzić, ile razy głosowaliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością, a ile razy nie. Współpraca dotyczyła tylko projektów ustaw i 10 projektów ustaw udało się w Sejmie uchwalić,
ale do meritum, bo ja za chwileczkę się odniosę do tego, co pani posłanka wykrzyczała, ale dlaczego rolnicy wyszli na największe... Skąd ten gniew wsi, panie pośle? ...od 20 lat. Rolnicy wyszli na największe protesty od 20 lat, bo zostali po prostu ohydnie okłamani przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską i PSL. I tu można wymieniać całą litanię, co było obiecane, o czym oni mówili w kampanii wyborczej, a czego nie zrobili. Poczynając od ustawy kaucyjnej, pani poseł w kampanii wyborczej również krzyczała tak jak dzisiaj, że trzeba wprowadzić ustawę kaucyjną, żeby każda... Pani poseł mówiła, nie krzyczała, panie pośle, mówiła pani poseł, żadnego krzyku nie było w tym programie. Panie lektorze, pozwoli pan, że skończę. Jasne, oczywiście, tak, tylko no, odniosłem się do tych słów o pani poseł. Żeby przypomnieć pani poseł, z jakimi hasłami pani poseł wygrała. Ustawa kaucyjna miała, i PSL złożyło taką ustawę, że każda żywność, która wjeżdża na terytorium Polski z Ukrainy, będzie obłożona kaucją. Kaucja będzie oddawana po opuszczeniu terytorium Polski. Ja z mównicy sejmowej przypomniałem PSL-owi o tej obietnicy, podpisałem się pod tą ustawą, poszedłem do wszystkich posłów PSL-u, którzy byli na sali plenarnej, żaden się z nich nie podpisał, a tydzień temu pan minister Czesław Siekierski powiedział, że ta ustawa jest niezgodna z prawem unijnym. Ale jak Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłej kadencji mówiło, że jest to niezgodne z prawem unijnym, to PSL oraz Koalicja Obywatelska mówiła, że to jest zgodne z prawem unijnym. Była obietnica objęcia cłem wszystkich produktów. Jeszcze 2 tygodnie temu pan Kołodziejczak w mediach mówił, że on tak opowiada się za cłami, nie ma żadnych ceł. Platforma Obywatelska i PSL mówiła o tym, że to PiS jest winny, bo się nie potrafi dogadać ani w parlamencie, ani w Komisji Europejskiej. Co się okazuje? Obecna koalicja rządząca rządzi i nie potrafi się dogadać ani z parlamentem, ani z Komisją Europejską. Wprost klęczy przed jednymi i drugimi i zgadza się na to, żeby gigantyczne żywności dalej wjeżdżały do Unii Europejskiej i do Polski bez żadnych kontyngentów. Przepraszam, będzie kontyngent, bo w ubiegłym roku wjechało do Polski 20 razy więcej cukru niż było przed wojną. No i tak wynegocjowali, oni tak się potrafią dogadać z Komisją Europejską, że w przyszłym roku wjedzie 15 razy więcej cukru niż przed wojną. Czyli tak właściwie jakby nie. Dokładnie to samo będzie z kurczakami, dokładnie to samo będzie z miodem. I w tej chwili ministrowie... Do puenty, panie pośle, powoli zmierzając. Dobrze. Za chwilkę pan poseł dokończy i za chwilkę pani poseł. Platformy Obywatelskiej mówią, że chcą zdjąć to ograniczenie, które na zboża, czy właściwie na 4 nasiona, które złożyło PiS w ubiegłym roku. Więc proszę, dlatego rolnicy wychodzą. Przez te kłamstwa, które lały się w kampanii wyborczej, a w tej chwili nic nie jest zrobione. A w tej chwili może rolnicy jeszcze nie wiedzą, bo Koalicja Obywatelska i Lewica złożyła projekt ustawy likwidujący jedną z branż produkcji zwierzęcej w Polsce. To jest to, jak oni działają. Naopowiadali Polakom, nakłamali Polakom, a rolnicy muszą wyjść w pola. Nawozy są bardzo drogie w tej chwili. Tak do puenty, panie pośle? Gaz stanieł 10-krotnie. To był poseł Jarosław Sachajko. Pani poseł, zanim pani oddam głos, tylko jeszcze naszych widzów, słuchaczy zachęcę do wzięcia udziału w naszej internetowej sondzie. Pytamy państwa, czy popierają państwo protest rolników. Pytanie jest bardzo proste. Ciekawi jesteśmy oczywiście państwa odpowiedzi. Jakby pani poseł odpowiedziała na to pytanie? Czy pani protest rolników popiera? To słuszny protest? Tak, popieram, bo sytuacja dzisiaj w rolnictwie jest bardzo zła, biorąc pod uwagę fakt, że do Polski z Ukrainy sprowadzono, szanowni państwo, blisko 4 miliony ton pszenicy, kukurydzy i rzepaku na wartość około 6 miliardów 200 milionów za rządów PiS, szanowni państwo, a w tym 330 tysięcy ton rzepaku, kukurydzy i pszenicy o haśle, że są to zboża techniczne. To wszystko działo się nie przez ostatnie 2 miesiące, szanowni państwo, kiedy rządzimy, tylko to wszystko miało miejsce za rządów PiS-u.
Ale pani poseł, ale chyba ten protest to był antyrządowy protest, a nie antyopozycyjny. To rolnicy wychodzą, żeby protestować przeciw działaniom poprzedniej władzy. To trochę by nie miało sensu, nie świadczyłoby najlepiej o inteligencji rolników, pani poseł. Chyba nie, rolnicy na tyle się orientują w sytuacji, kto dzisiaj rządzi i od kogo zależy rzeczywistość nasza. Rolnicy protestują przeciwko dwóm kwestiom. Po pierwsze, zielonemu ładowi, za którym stoi PiS i komisarz Wojciechowski, co potwierdził w swoich słowach i w twicie, który mogę oczywiście zacytować, ale wszyscy wiemy, co napisał, że ten Zielony Ład powstał w Warszawie i jest to propozycja PiS-u i jest bardzo dobra dla Polski i protestują przeciwko sprowadzaniu płodów rolnych z Ukrainy. A co pani poseł zrobicie z tymi płodami rolnymi z Ukrainy, jeżeli chodzi o cła, kaucje, te propozycje z kampanii wyborczej? Co się z tym wszystkim zdarzy? Czy zatrzymacie produkty rolne z Ukrainy? Za chwilkę panu posłowi oddam głos, tylko jeszcze to pytanie do pani poseł. Pomagamy Ukrainie w związku z wojną na Ukrainie, ale ta pomoc nie może odbywać się kosztem polskiej gospodarki i polskich rolników. Dlatego trzeba usiąść, dlatego trwają rozmowy przy stole unijnym, ale też trwają rozmowy z Ukrainą, ponieważ to absolutnie nie wiąże się z pomocą w zakresie wojny na Ukrainie. Nasi rolnicy protestują w związku z niekontrolowanym w 2023 roku napływem płodów rolnych, w tym zboża. Ja wrócę jeszcze na chwilę do kontroli w Zamościu. Informacja, którą mam od pracowników młynu, jest taka, że sprowadzano zboże z Ukrainy, mieszano z polskim zbożem i sprzedawano do zakładów drożej niż ceny rynkowe. Robiło to kilka firm powiązanych z byłymi prezesami zakładów. Będziemy to sprawdzać i będziemy informować odpowiednie służby. Wzbogacili się nieliczni kosztem polskiego rolnika. To jest skandaliczna sytuacja, przepraszam. Jeżeli pan Sachajko, który jest z Zamościa, nic nie zrobił w tej sprawie, to należy zapytać, dlaczego, panie pośle, dlaczego, wiedząc... Ja odpowiem, dziękuję. Dobrze, to przekazujemy to pytanie, pani poseł, dobrze? Już, jest tak skandaliczna sytuacja, taki gigantyczne zadłużenie, 23 miliony w zakładach zbożowych w Zamościu. Jakie pan podjął interwencje w tym zakresie? Co pan zrobił poza krzyczeniem głównicy i oskarżaniem opozycji? No, panie co poseł, pan zrobił dla swojego miasta? To ja przekazuję to pytanie o te zakłady pan poseł Jarosław Sachajko. Ja na to odpowiem, ale są ważniejsze rzeczy, bo zaraz będzie rozłam w koalicji. Bo w tamtym tygodniu... Ale to na początku może to pytanie przez panią poseł zadane, panie pośle. Potem o koalicji, ale krótko ta odpowiedź na pytanie zadane przez panią poseł. Bo panie rektorze, ważna rzecz, bo pani poseł nie ma pojęcia o tym, co mówi i robi jej koalicjant. Pan minister Czesław Siekierski mówi, że opowiada się za Zielonym Ładem. W sobotę byłem z byłym ministrem... Pan zrobił w 2022 roku. Ale proszę nie krzyczeć. Poseł Sachajko, dajmy posłowi Sachajko powiedzieć, że zaraz pan mówi. Mówię, to pan ma coś ze słuchem. Dobrze, to ja mam... Poseł Jarosław Sachajko, może na łączach jakieś opóźnienia występują też, może to nie jest kwestia słuchu państwa, tylko łączy. Sobotnie śniadanie w Trójce, to tam były minister Sawicki mówiąc, że opowiada się za właśnie również Zielonym Ładem, za rolnictwem węglowym. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy problem był ze zbożem, i ono wtedy kosztowało 1100 zł, wygospodarowało w budżecie 15 miliardów złotych, żeby to zrekompensować. Żeby naprawić swoje błędy, panie pośle, prawda? Żeby naprawić swoje błędy i zaniedbania. Naprawić swoje błędy. Naprawić swoje błędy, ale mogę jeszcze skończyć. Tak, poseł Sachajko, oczywiście, proszę. 690 zł, a obecna koalicja rządząca nie robi nic. Nie robi nic, żeby to zrekompensować. Co do zamojskich zakładów zbożowych, bo dokładnie w takiej samej tragicznej sytuacji jest Elewar. Elewar w tej chwili ma również najwyższą stratę, jaka była, bo poprzedni rząd zlecił swoim spółkom, zarówno zamojskim zakładom zbożowym, jak i Elewarowi, kupować zboże, bo jest tragiczna sytuacja
rolnicy nie mają gdzie sprzedać. I dlatego tak zła jest sytuacja tych dwóch zakładów. Jeżeli pani poseł wie, którzy rolnicy kupowali ukraińskie zboże, mieszali z polskim i sprzedawali do zamojskich zakładów zbożowych, to proszę to zgłosić do prokuratury. A nie opowiadać... Tak, zgłoszę. Pani, zgłoszę. Bo to... Ale to proszę to zgłosić, bo tylko, że pani musi teraz powiedzieć, co zrobić, żeby rolnicy mogli dalej egzystować. A państwo złożyli, ministerstwo nie złożyło żadnej ustawy przez 2 miesiące. Ministerstwo Rolnictwa nie złożyło żadnej. To ja z Prawem i Sprawiedliwością złożyłem już chyba 12 tych ustaw. Nie wiem, ile pani poseł złożyła ustaw w zakresie rolnictwa, no poza właśnie show, które państwu pani robi. Bo minister nie złożył żadnej ustawy, a w poprzednim w poprzednich kadencjach o tej porze było już 4 co najmniej ustawy rządowe. A złożyli państwo jako Koalicja Obywatelska i Lewica ustawy niszczącą polskie rolnictwo. Narzekali państwo na Prawo i Sprawiedliwość, tylko Prawo i Sprawiedliwość ułomnie, bardzo ułomnie, ale jednak szanowało polskiego rolnika i składało propozycje, mówiło, co będzie. Było spotkanie z ministrem Czesławem Siekierskim, który miał powiedzieć, co on zamierza zrobić jako ministerstwo. To powiedział, czego nie zrobi i zaproponował jedną rzecz, szanowni państwo, że on się opowiada za tym, żeby była pionowa integracja. Ale nie powiedział, w jaki sposób, kiedy ta pionowa integracja ma być, ale nie będzie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, nie będzie połączenia instytutów podległych pod pana ministra rolnictwa i straciliśmy 2 godziny żadnego konkretu. Przepraszam, był konkret. Pan minister się dowiedział o 2 rzeczach. Po pierwsze, dowiedział się, że ceny, jakie są w Polsce, zależą od cen paryskich, od Matifu. I drugą rzecz się pan minister teraz dowiedział, że cena nawozu zależy od ceny gazu. Tylko w tej chwili gaz staniał 10-krotnie w porównaniu z tym pikiem, jaki był za czasów Prawa i Sprawiedliwości, a nawozy staniały tylko 2-krotnie. I dalej do tych nawozów nie ma dopłaty dla rolników. I rolnicy nie wiedzą, czy mają kupować, co mają siać i właściwie nie wiedzą, gdzie ma, czy nie sprzedawać swoich zwierząt. Bo skoro już jest pierwsza ustawa niszcząca produkcję zwierzęcą, to będą kolejne ustawy. Więc pani poseł, dobrze jest porozmawiać ze swoim ministrem. Czy on popiera Zielony Ład, czy on nie popiera Zielonego Ładu? Może pan również zapytać ministra Sawickiego, dlaczego on uważa, że szansą dla rolników jest rolnictwo węglowe. Bo to powiedział pan minister, bo to rzeczywiście jest szansa dla polskich rolników. Właśnie to, co zaproponował komisarz. Tylko trzeba płacić 4-5-krotnie więcej niż w tej chwili się im płaci. No, oddajmy głos teraz pani poseł. Oddajmy głos pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Pani poseł, co pani może powiedzieć? Co może pani powiedzieć rolnikom, jeżeli chodzi o ten napływ cały czas produktów rolnych z Ukrainy, który wpływa na ceny produkowanych przez polskich rolników produktów rolnych? Kiedy to się skończy, pani poseł? Jedno zdanie. Dobrze, to jedno zdanie, pan poseł. Do wagonów ze zbożem przejeżdża. I teraz pani poseł odpowiedź, co pani może powiedzieć rolnikom, kiedy to się zmieni? Zanim odpowiem panu na pytanie, chciałam zwrócić państwa uwagę, że pan poseł jak zwykle lawiruje, nie odpowiedział, dlaczego nie podjął żadnych działań w związku z bardzo trudną, złą sytuacją zakładów zbożowych w Zamościu, jak nie z którego pochodzi. To nie odpowiedział pan, to po pierwsze. A dobrze, po drugie, to jeszcze raz. Szanowni państwo, wszelkie, że tak powiem, konsekwencje tych długów. Ja tylko dodam, że bilans na minus w tym momencie jest około 12 milionów złotych kapitału, a strata za rok 2021-2022 to jest 26 milionów złotych i wiele, że tak powiem, jeszcze innych nieprawidłowości. To żebyśmy jakiś porządek wprowadzili do tej dyskusji, to pan poseł teraz odpowiedzi czas na to pytanie, dobrze? I potem wrócę do pani poseł, skoro pani poseł się domaga jeszcze precyzyjnej odpowiedzi. Dlaczego zostały wydane inwestycje na nietrafione, pieniądze na nietrafione inwestycje i przeszacowane? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sachajko, żebyśmy nie odwlekali tego wątku. To działania zarówno Elewaru, jak i zamojskich zakładów zbożowych były celowe.
były celowe i również Elewarr, jak i polskie zakłady zbożowe wiedziały, że poniosą na tym stratę. Tylko to była decyzja państwa. Macie kupować od rolników zboże, nie ukraińskie, tylko polskie zboże od polskich rolników, bo nie mają gdzie sprzedać, bo jest trudna sytuacja na światowych rynkach. Więc to było celowe działanie, więc tu no, pani poseł, no dokładnie tak samo było z nawozami. Była decyzja, że zakłady mają nie zarabiać na rolnikach i zamojskie zakłady zbożowe nie zarabiały na rolnikach, a kupowały ze stratą dla siebie, ale z zyskiem dla rolników i dokładnie to samo zrobił Elewarr. No, pani poseł, no musi pani wiedzieć, ale to była wiadoma informacja. Rozmawialiśmy o tym na komisji rolniczej. Wracamy do pani poseł pani w takim razie Marty Wcisło. Pani poseł, pani to skomentuje? Szanowni państwo, ja rozumiem, że ktoś może nie umieć liczyć, ale nie do tego stopnia. Wszystkie firmy w branży, wszystkie tej wielkości nie tylko zarabiały, tylko nie zakłady zbożowe. To jest ewidentnie złe zarządzanie. Elewarr zarabiał? Nietrafione inwestycje, złe zakupy, jeśli się kupuje... Elewarr zarabiał. Pan poseł pytał, czy Elewarr zarabiał. Pytał, czy Elewarr zarabiał, pan poseł. Proszę pan dać skończyć. Jeżeli się tak, kupuje, tylko proszę, jak powiedziałam, 120 tysięcy ton mokrej kukurydzy i zleca się jej suszenie i sprzedaje się poniżej wartości zakupu, no to już jest strata. To idźmy dalej, drodzy państwo, żeby jednak na tych zakładach się nie skupiać. Pani poseł, pytałem o to, kiedy pani... Jeszcze tylko się odniosę do nawozów, bo pan mówił na interwencji, na kontroli w puławskich azotach. Szanowni państwo, rozumiem decyzję wstrzymania produkcji nawozów, jak są wysokie ceny gazu. Ale jeżeli cena gazu spada do cen niemal dziesięciokrotnie i zakłady nadal stoją, nie produkują, importują się, sprowadza się nawozy z Chin i z innych krajów, no to nie jest gospodarka rynkowa sprzyjająca i zarządzanie gospodarką sprzyjające naszym rolnikom i naszym zakładom. Pani poseł, ja tylko teraz zadam konkretne pytanie, jeszcze jakby pani tak precyzyjnie możliwie odpowiedziała, kiedy rolnicy mogą spodziewać się jakichś zmian, jeżeli chodzi o zatrzymanie tych towarów ze wschodu? Za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, za rok, czy jakakolwiek perspektywa jest do określenia? W tej chwili trwają, tak jak mówią ministrowie, trwają rozmowy na każdym szczeblu. A jakiś optymistyczny wariant, pesymistyczny wariant, czy cokolwiek można jakiś punkt zaczepienia znaleźć, pani poseł? Trwają rozmowy zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i trwają rozmowy z Ukrainą. I nikt panu dzisiaj nie odpowie precyzyjnie, że to będzie przykładowo od, nie wiem, 1 kwietnia czy 30 maja. Tego nie wiemy. Musimy zrobić wszystko, aby zatrzymać ten napływ, bo wcale się nie dziwię rolnikom, którzy nie mają gdzie sprzedać swoich płodów rolnych. Mało tego, nie mają za co iść na pola. Pani poseł, a może pani to obiecać rolnikom, że to zrobicie? A czy może pani poseł to obiecać? Już oddaję głos panu posłowi. Czy pani poseł może powiedzieć, zrobimy to? Pani poseł, czy pani może powiedzieć, że to się uda zrobić? Absolutnie. Panie redaktorze, mówił o tym minister i rolnictwa, mówił o tym mój przewodniczący Donald Tusk, że cały czas trwają rozmowy, aby pomóc rolnikom, aby ulżyć rolnikom, aby dogadać się z Ukrainą i z Unią Europejską. I tyle mogę powiedzieć. I nie będzie tak, jak było to w 2022 roku, że pojechali panowie wiceministrowie na spotkanie w Komisji Europejskiej i żaden z nich nie otworzył ust, nie zabrał głosu. Taka sytuacja miała miejsce bodaj wiosną 2022 roku. To oddajemy głos panu posłowi Jarosławowi Sachajce. Całkiem możliwe, że taka sytuacja miała miejsce, ale w tej chwili pan minister, pan premier Tusk zabrali głos i dyskusja zakończyła się 31 stycznia. Dlatego teraz rolnicy protestują. Cały handel, jaki był poprzednio, będzie, a nasze ministerstwo chce zdjąć nawet tę niezgodną z prawem unijnym rozporządzenie
zakazujące sprzedaży tych czterech nasion z Ukrainy. Dziennie 100 wagonów przejeżdża przez polską granicę. Ale pani poseł nawet nie wie, że już z Komisją Europejską pani zakończyła rozmowę. I Komisja Europejska powiedziała, że ma przyjeżdżać do Unii Europejskiej 15 razy więcej cukru niż przed wojną. A Polacy są ogromnym producentem cukru, że więc zaraz nie będziemy mieć cukrowni ani produkcji cukrowej. Pani poseł bardzo gardłowała, pamiętam, o owocach miękkich. Mówiła, jak skandal, owoce miękkie. I co się okazuje? W ogóle państwo owoców miękkich nie zatrzymali. Owoce miękkie cały czas, codziennie. Cały czas, codziennie przyjeżdżają owoce miękkie z Ukrainy i Komisja Europejska w ogóle tego nie bierze pod uwagę, że my jesteśmy drugim w Europie producentem owoców miękkich, tylko ich to nie obchodzi. I dlatego rolnicy wyszli na ulicę, bo państwo obiecali. Że panie redaktorze... Za chwilkę oddaję głos pani poseł. Potrafią dogadać, a się okazuje, że państwo zaakceptowali to wszystko, co Komisja Europejska robiła. I powtórzę, była pomoc dla rolników, kiedy pszenica kosztowała 1100 zł, teraz kosztuje 690 i nie ma żadnej pomocy. Zostawili państwo rolników na lodzie i rolnicy nie zejdą z ulic. Będą blokowali przejścia, no, proszę będą pana, na lodzie to magazyny. Rolników wy zostawiliście, poseł, ale Marta Wcisło? Ale teraz pani rządzi, lodzie, no pani lodzie, poseł, nie wykaj. Pani poseł, dajmy panie pośle, pani poseł się wypowiedzieć, pani poseł Marta Wcisło. Zostawił rolników, ale nie swoich kolegów. Pan poseł wspomniał o owocach miękkich. Absolutnie się zgadzam. Niekontrolowany napływ owoców miękkich z Ukrainy, z Serbii, z Mołdawii, generalnie spoza Unii Europejskiej. Byłam na protestach w Opolu Lubelskim i nie tylko. I wiecie, co państwo się stało potem, co nastąpiło? Przyjechał wiceminister i obiecał dopłaty, ale głównie nie dla rolników, tylko dla przetwórców. A owoce skupował kolega pana posła z Kukiz 15, kandydat z listy. Kto zarobił? Przetwórcy, ale nie rolnicy. Nie było pana, panie pośle, na tych protestach. Nie rozmawiał pan ze swoim kolegą, który zarobił na skupie owoców miękkich od polskich rolników i kosztem polskich rolników i który sprzedawał z ogromnym zyskiem owoce miękkie, maliny, przede wszystkim maliny do przetwórców. O tym wtedy pana nie było. Musimy się dać odnieść panu posłowi, prawda? Bo to taka osobista historia, więc może dajmy się odnieść pani poseł. Bardzo dziękuję pani poseł. To nie było pana z rolnikami. Pani poseł, to teraz dajmy panu posłowi Zachajce się odnieść. Panie pośle, o jakiego kolegę chodzi? Jaki kolega zarobił kosztem rolników? Co to za historia? Tylko tak krótko, panie pośle, bo nie znamy tego kolegi, ja i nasi widzowie już pewnie nie poznamy, więc tak krótko. Ja go znam, ale panie redaktorze, niech koleżanka nie krzyczy chwilę, bo z Ukrainy... Mówi pani poseł, nie krzyczy pani poseł. ...całe mnóstwo właśnie owoców miękkich i rząd wprowadził znowu pomoc dla rolników. Znowu powiedział, że cena będzie 5,50 w skupie. I to była taka miękka interwencja rządu. W tej chwili nie ma żadnej interwencji rządu, więc to nie ten rolnik zarobił, bo on, nie ten rolnik, nie ten przetwórca, bo on ubiegły rok zamknął z największą stratą przez 20 lat, jaką tam miał. On takiej straty jak w ubiegłym roku nie miał i tak zamknął ten rok. Ale to nieważne, bo ważne, że rolnicy zarobili. Na koniec tej rozmowy, co czeka polską wieś? Jedno pytanie do państwa. Na koniec jedno pytanie do pani poseł i pana posła. Co czeka polską wieś? Jaka jest perspektywa? Katastrofa czy jednak znaczna poprawa w perspektywie kolejnych miesięcy? Pani poseł Marta Wcisło. Tak podsumowując, pani poseł, tę dyskusję. Nie może być mowy o katastrofie, bo polskie rolnictwo to jest podstawa bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i absolutnie, tak jak powiedziałam wcześniej, rozmowy trwają i rząd zrobi wszystko, aby dogadać się z Komisją Europejską i z Ukrainą na rzecz polskich rolników, bo to jest priorytet. Bezpieczeństwo to jest priorytet. Natomiast najgorszą rzeczą, jaka może być, to jest to, aby dolewać oliwy do ognia, aby zrzucać swoją niekompetencję i indolencję 8 lat rządów PiS na 2 miesiące obecnej władzy. No, szanowni państwo, ani jeszcze nie mieliśmy żniw, ani nie mieliśmy jeszcze skupu owoców miękkich, a pan poseł mówi, że to nasza wina,
No panie pośle, niech pan zejdzie na ziemię, niech pan zobaczy, jaki jest kalendarz rolniczy, kiedy idzie się w pole, kiedy zrywa się owoce, a kiedy kosi się zboże. Bo mam wrażenie, że pan totalnie jest oderwany od rzeczywistości, pochłonięty tą swoją... Nakrzyczała pani na mnie, wystarczy fobią, już, pani poseł. Swoją fobią przegranej. Nakrzyczała pani, dobrze. Panie pośle, dajmy dokończyć, pani poseł Wcisło. Stało się panu, trudno. Pan poseł Jarosław Sachajko, panie pośle, katastrofa na polskiej wsi, czy poprawa sytuacji? Znaczy, na pewno będzie poprawa. Rolnicy nie odpuszczą. Wierzy pan w nowy rząd, tak? Koalicja rządu 13 grudnia, pomimo tego, że postępuje zupełnie irracjonalnie, rolnicy nie mogą odpuścić, bo było bardzo dużo obietnic i oni się będą domagali spełnienia tych obietnic. Pomoc jest potrzebna w tej chwili, a nie za ileś lat. Z Komisją Europejską rząd już się dogadał na kolanach, właściwie spełnił wszystkie żądania Komisji Europejskiej, nic nie wynegocjował. W tej chwili nie potrafi znaleźć pieniędzy w budżecie państwa na to, żeby była taka pomoc, przynajmniej taka, jaką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Przez granicę dalej przejeżdża 100 wagonów nasion, różnych zbóż do Polski, a pan minister Kołodziejczak pojechał na kontrolę na granicę, zobaczył, że jest śmierdzący cukier i przepuścił ten śmierdzący cukier do Polski. No tak oni działają. Z jednej strony sobie filmiki nagrywali z rolnikami, mówili, jak to im pomogą. Mają okazję, żadnej ustawy nie przygotowali, a ja już ich przygotowałem 12. I proszę sobie wziąć te ustawy, uchwalić i w końcu pomóc rolnikom. Jakkolwiek pomóc, bo oni muszą, pani poseł na pewno wie, że za miesiąc, za dwa będzie trzeba robić pierwsze zasiewy w zależności od tego co. Tylko rolnicy na razie nie wiedzą co siać, bo przy takiej cenie jaka jest obecnie, nic im się nie opłaca zasiewać. Dlatego rolnicy nie zejdą z ulic do czasu, aż państwo nie wezmą odpowiedzialności tej, którą obywatele państwu dali, tej, którą rolnicy państwu dali i tyle. No. I może pani dalej pokrzykiwać i mówić... Tymi słowami i tyle, panie pośle, możemy też naszą dyskusję zakończyć. Nic nie robią. Niech pani krzyczy dobrze. Proszę krzyczeć dalej. Nie, panie pośle, to pani poseł Marta Wcisło. Poza rządów PiS-u do Polski wjeżdżało zboże z robakami. No została tak. Wszczęta sprawa jest w prokuraturze. Najpierw była w Zamościu, teraz jest przeniesiona do Rzeszowa. Zarobiły na tym firmy, które są powiązane z działaczami... Kolejne kłamstwo. Przy tej różnicy zdań już zostaniemy, już naszych widzów zostawimy. Tą różnicą zdań nie rozstrzygniemy tego sporu. Prokuratura go być może rozstrzygnie. Organy ścigania rozstrzygną te kwestie. Nie dyskusja w naszym studiu. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę. Marta Wcisło, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pozdrawiam wszystkich państwa i życzę udanych walentynek. Dziękuję. I pan poseł Jarosław Sachajko. A ja życzę rolnikom stabilizacji i tego, aby nie ulegali populistom i widzieli, kto rzeczywiście o ich prawa... Dokładnie. Nie ulegajcie Sachajce, największemu populistom. A ja państwu, moim gościom życzę miłego wieczoru. Naszych widzów zapraszam na kolejne odsłony Wieczornego Ekspresu. Już za chwilę Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Później jeszcze amerykanista dr Jan Misiu. Wojska Obrony Terytorialnej stanowią nie tylko integralną część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ale również stanowią niezwykle istotne ogniwo w systemie zarządzania kryzysowego, o czym może powiedzieć każdy wojewoda, który przez ostatnie 4 lata musiał mierzyć się z licznymi kryzysami, które nawiedzały naszą ojczyznę. Dowódca Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a w województwie mazowieckim mamy aż 3, w tym 18, przy której jesteśmy dzisiaj, powołaną przez pana premiera Błaszczaka Brygadę Stołeczną, stanowią bardzo istotne ogniwo w tym systemie. Dowódca jest obecny na sztabach zarządzania kryzysowego, których szefem jest wojewoda. Dzięki temu można podejmować szybkie decyzje i reagować natychmiast. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej spełniali niezwykle istotne funkcje w czasie wszystkich kryzysów, z którymi walczyliśmy w ostatnich latach. Byli zawsze gotowi i byli zawsze blisko. Znajdujemy się w linii prostej 200 km od granicy z Białorusią. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach trudnych, w czasach niebezpiecznych, w czasach, gdy nurty geopolityki wpływają na nasze codzienne życie. Mieszkańcy Warszawy muszą mieć poczucie, że są bezpieczni.
Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, były mazowiecki wojewoda. Dobry wieczór, panie wojewoda. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim państwu. Kto panu powiedział, kto zaproponował kandydowanie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy? Czy osobiście zrobił to prezes PiS Jarosław Kaczyński, czy ktoś inny? No, ostateczna, finalna propozycja padła z ust pana premiera Kaczyńskiego. Jak argumentował tę swoją decyzję? Dlaczego to właśnie pan jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy? Myślę, że wiele osób może się zastanawiać, bo no, co tu dużo ukrywać, jest wielu bardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę pewnie pan będzie znany przez większość mieszkańców stolicy, ale na starcie tej kampanii no, jednak nie był pan frontowym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie byłem. Dlatego dlaczego pan w takim mówiłem momencie? O sobie, że jestem jak Rocky, który idzie do walki z Apollo Creedem. Rocky też nie był znany przed pierwszą walką. No, myślę, że to pan premier Kaczyński jest politycznym szachistą i ma jakiś plan i pewien zamysł polityczny. No, ja jestem w takiej niezręcznej sytuacji, w której miałbym recenzować sam siebie. Wydaje. Reklamować to nie tyle niezręczna sytuacja, to świetna sytuacja dla kandydata. Może nie, pan no, powiedzieć, reklamować... dlaczego pan? To myślałem, że to jest idealna powiedzieć. Jeżeli sam mam się poreklamować, a nie recenzować, to... Zatem dlaczego pan, a nie ci bardziej kojarzeni ze stolicą politycy Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że gdyby byli ci bardzo rozpoznawalni politycy, to ta dyskusja by dotyczyła spraw ogólnopolskich. To znaczy bardzo szybko prezydent Trzaskowski, który jest również politykiem formatu ogólnopolskiego, przerzuciłby tematy z dróg, korków, cen mieszkań na tematy PiS kontra Koalicja Obywatelska, a myślę, że to by było z bardzo dużą stratą dla idei samorządności w Warszawie i dla problemów, z którymi warszawiacy na co dzień się zmagają. Z drugiej strony no, posiadam dość duże doświadczenie w zarządzaniu i to całymi województwami obracałem. No, pan wojewodą mazowieckim, wcześniej łódzkim. Tak, więc mam to, co jest mi często wytykane jako wada, ja uważam, że to jest zaleta, bo posiadam podwójne doświadczenie i umiem porównywać różne systemy, różne samorządy. Wiem, jakie są wady, jakie są zalety naprawdę ogromnej liczby samorządów, więc myślę, że posiadam odpowiednie kwalifikacje, jak również i wykształcenia i doświadczenia, żeby móc ubiegać się o tę bardzo zaszczytną funkcję. To trochę o warszawskich sprawach porozmawiajmy. Tobiasz Bocheński jako prezydent Warszawy zostawiłby ile linii metra? Póki co mamy dwie linie, oczywiście to, no, to oby było więcej. Stolicy wiedzą, ale po 5 latach, po ewentualnie 10 latach, ile by pan tych linii zostawił? No, na pewno priorytetem byłoby przystąpienie do intensywnych prac już budowlanych, jeżeli chodzi o trzecią, bo pan prezydent Trzaskowski obiecywał, że wkopie tę łopatę, a wiemy, że to jest wszystko na etapie 28 rok chyba. Na etapie planistyki i na pewno nie odstąpiłbym od planów, które zostały już w tym momencie uchwalone, jeżeli chodzi o trzecią linię, no bo nie można wywracać wszystkiego do góry nogami, bo to by były znowu lata odwlekania. Ale trzeba przystąpić do planów bardziej zaawansowanych projektowych, jeżeli chodzi o czwartą linię, bo nie możemy tak za każdym razem budować metra, że budujemy jedną niteczkę, robimy drugą niteczkę i potem trzecią, bo tak do 2050 nie zbudujemy. Okay, jakbyś miał autostrady... To w tej kadencji padły dwie linie metra? Nie, no to nie jest możliwe, ale przystępujemy do budowy trzeciej linii metra i do projektowania, takiego prawdziwego projektowania, czyli nie, że prezydent rzuca jakąś grafikę i sobie zaznacza wężykiem, gdzie będzie ta czwarta linia, tylko naprawdę do planistycznych, merytorycznych prac plus studia wykonalności i wszystko to, co się administracyjnie wiąże z prawdziwym procesem budowlanym. Ceny biletów to 1/4 kosztów funkcjonowania transportu miejskiego. Tylko 1/4. Tylko 1/4 i dlatego właśnie moje pytanie, czy ceny biletów nie powinny być wyższe zatem, skoro to jest tylko 1/4, jak sam pan powiedział. Ja bym powiedział odwrotnie, skoro to jest tylko 1/4, to czy nie... Nie dałoby rady bez w ogóle tej... Tak, nie dałoby, ale oczywiście ja... No są miasta, gdzie to się udaje. Są nawet stolice, są miasta w Polsce, w których tak jest, na przykład Tomaszów Mazowiecki i na pewno nie podwyższałbym tych cen, one są na odpowiednim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o bilet 20-minutowy, jak i o te strefowe, także tutaj bez zmian, no, trzeba rozwijać transport zbiorowy, to jest priorytet. No, to metro jest numerem jeden, bo to jest coś, co nas odróżnia i zapóźnia w porównaniu z innymi miastami i stolicami europejskimi, ale no, transport tramwajowy, transport autobusowy, elektryczne autobusy, to wszystko to jest bardzo istotne i musimy to rozwijać. Ale to w takim razie udałoby się dojść do momentu, w którym komunikacja miejska w Warszawie byłaby bezpłatna? To jest pana zdaniem jakiś docelowy punkt? To należałoby, były tego rodzaju postulaty zgłaszane i na przykład, kiedy kandydatem był Jacek Sasin, proponował
takie rozwiązanie. To by wymagało bardzo dokładnych symulacji audytu budżetu miasta, bo nie można tak rzucać takich... Pewnie premier Sasin to robił, nie mógł pan zająć. Tak, ale jesteśmy... Jest to, one się chyba troszeczkę zmieniły i Warszawa się troszeczkę zmieniła od tego czasu. No to już jest dekada, to już jest inna Warszawa w tym momencie, inny budżet, inne plany, inne uwarunkowania, ale jestem otwarty na tego rodzaju dyskusję, ale bronię się przed tego rodzaju rzucaniem medialnych haseł. Okej, okay. Czyli nie będą droższe bilety? Nie będą. Tańsze też, jak rozumiem, nie będą, tak? Nie, ale jeżeli już bym miał zmierzać ku jakimś zmianom, to tak, zdecydowanie ku tańszym biletom. O ceny pana nie będę pytał, bo już w jednym z mediów był pan pytany i z pewnością zdążył się pan ich nauczyć, tak? Ale przecież odpowiedziałem prawidłowo, tylko ten... Tam chodziło o 20-40 minut. Ten redaktor mnie poprawił na... Ja no, ale się... widać, nie był pan tak świetnie zorientowany, bo nie potrafił pan potem powiedzieć, na czym polegała ta różnica. Nie, bo ja po prostu szanuję autorytet prowadzącego, no tak, mam zaufanie. Z pewnością. A czy jeździ pan komunikacją miejską? Jeżdżę. Którymi liniami? 18 tramwaj i 20 to moje dwa praskie tramwaje, którymi się świetnie przemieszczam do centrum. Panie wojewodo, to jeszcze jeżeli chodzi o Warszawę, teraz nie komunikacja miejska, ale no, spora część mieszkańców stolicy z komunikacji oczywiście korzysta, ale spora też część korzysta ze swoich samochodów. Pan jako wojewoda próbował zablokować rozszerzenie strefy płatnego parkowania o niektóre rejony po praskiej stronie Wisły. Czy jako prezydent pan zmniejszy tę strefę płatnego parkowania? Uważam, że strefa płatnego parkowania jest wprowadzana w Warszawie w sposób niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Dlatego, że po co wprowadzamy strefę płatnego parkowania? Żeby zwiększyć rotację samochodów i umożliwić miejsca parkingowe mieszkańcom tak, żeby były wyznaczone, żeby oni mieli gdzie parkować, a przyjezdni tym miejsc nie zajmowali. Za to strefa płatnego parkowania w Warszawie służy po prostu zwiększaniu dochodów do budżetu miasta i wykluczaniu kierowców samochodów z pewnych części miasta. Ale dlaczego tym celom nie służy, o których pan powiedział? Też tym celom nie służy. Nie, dlatego, że... zaraz do biur, dlatego, że... mają biurowce w strefie płatnego parkowania, tu nie przyjeżdżają tam samochodami, tylko pewnie korzystają ze środków dlatego, komunikacji że miejskiej, bo by... Pan redaktor nawiązał do strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Tam są wymagane analizy, tak, ale tam są analizy wymagane, szczegółowe analizy ruchu drogowego, które nie zostały przygotowane w owym czasie i po prostu z pryncypialnego, legalistycznego punktu widzenia stwierdziłem nieważność tych uchwał i podtrzymałem to w sądzie, bo to nawet mój poprzednik jeszcze stwierdzał nieważność. A jak to się przełoży na... Na pewno nie jestem zwolennikiem rozszerzenia tej strefy na Mokotów, co proponuje prezydent Trzaskowski, ale jeszcze nie wprowadził. Czyli jest jak jest. Jest jak jest. Tak powinno też pana zdaniem zostać. A jeżeli chodzi o Pałac Kultury, to niektórych symbol Warszawy w grafikach prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ratusza dzisiejszego, często Pałac Kultury się pojawia w różnych okolicznościowych. Pan jak mija Pałac Kultury, to jakieś to jest, ciepłe myśli się z nim wiążą, wspomnienia. To jest genialny temat, bo on jest nieprawdopodobnie ambiwalentny, bo jak mnie pan pyta, jako dziecko, jak stałem na tarasie widokowym, byłem zachwycony. Jako dziecko oglądałem z dziadkami serial Ekstradycja i no, Pałac Kultury był nieistotny. Boże, taki jest pan młody. A nie, w sumie Ekstradycja to początek 36 lat. No tak, to początek 90. W sumie ale, stosunek jest wyjątkowo skomplikowany. Ze wszystkich badań socjologicznych wynika, że przeważająca część warszawiaków jest emocjonalnie związana. No przecież jest nawet świetna książka na ten temat. Niektórzy pisali listy do samego pałacu adresowane i one są przechowywane w pałacu. Ale z drugiej strony no, nie ulega wątpliwości, że w sensie historycznym jest to dominanta, która została tutaj wprowadzona przez komunistów po to, żeby podkreślić władzę komunistyczną i radziecką nad Polską. No i te dwie sfery się ze sobą ścierają, ale jeżeli nie ma woli warszawiaków, no to nie można, nikt nie będzie tam stał, a na pewno nie ja z młoteczkiem i nie będę tam odupywał. No rozumiem, że wbrew woli warszawiaków pan by tego pałacu nie zburzył. Chociaż martwi mnie, że sala kongresowa jest remontowana dłużej niż pałac powstawał. A to od dawna faktycznie. To martwi, prawda? To coś mówi. To coś nam mówi. Minister kultury Gliński mówił o tym w tym studiu właśnie, że tak długo trwa remont tej właśnie sali, ale rozumiem, że pan wojewoda Pałac Kultury, gdyby to zależało od pana, to raczej... Ale nigdy nie będzie... Drzewka by pan wolał zasadzić i... Nigdy nie będzie zrobić, tak? Zależało tylko ode mnie, bo nie będę Ludwikiem XIV, który będzie posiadał absolutną władzę nad Warszawą. Tak, to Warszawa to ja, mógłby pan wtedy parafrazując słowa francuskiego króla. Ale tak nigdy nie będzie. I może dobrze, że tak nigdy nie będzie. Czyli pałacu kultury pan nie lubi, tak? No tak, nie, mój stosunek jest nie lubi, ale będzie stał. No bo i trudno, ale tak jest w życiu, wie pan. Godzimy się z rzeczami, których jasne, nie lubimy. Jasne, jasne. Podobno przeprowadził się pan z Mokotowa na Pragę. Zgadza się. Ale wie pan,
To jest już takie bardzo osobiste pytanie o preferencje. Myślałem, że może chodzi o samą dzielnicę, że dojazd, że korki. O preferencje. Myślałem, przeprowadzając się, że będę tak samo długo stał, na przykład na trasie toruńskiej czy na moście gdańskim, jak stałem na Czerniakowskiej, starając się dostać do Śródmieścia, ale stamtąd się o wiele szybciej jedzie. I wtedy to już tak absolutnie z doświadczenia mogę powiedzieć, jaką tragedią powodują źle zaplanowane remonty, jak budowa tramwaju na Wilanów. No bo Sobieskiego, Gagarina, no i sposób przeprowadzenia tego remontu powoduje, że cały Mokotów stoi. To jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje na Czerniakowskiej. Okay, ale to dzieje się też faktycznie takiego w ostatnich miesiącach w Warszawie, że tych remontów była jakaś kumulacja, można odnieść wrażenie. Ale tak nie powinno być. Warszawa mocno stała. A co pan zmieni w takim razie? Pan będzie umiał te remonty przeprowadzać, nie wiem, jakoś punktowo, wedle planu. Czy pan redaktor pamięta, jak... To czasami dzieje się zgodnie z planem, nie odległa tutaj trasa... Nie, wątpię, że... Most Łazienkowski, tam estakady, czy wiadukty. Istnieje takie pojęcie uporządkowanego chaosu i to może by... Miało to trwać 2 lata, chyba i trwało 2 lata. No strasznie długo, no ale taki był plan. Tak, to dobrze, że pan prezydent miał taki plan. Pamięta pan redaktor może, że w Warszawie remonty weekendowe wprowadził prezydent Kaczyński. To znaczy, że faktycznie była duża intensywność w ciągu 48 godzin zrywania nawierzchni, remontu, ale wszystko było zamknięte w tym czasie. No i takie rzeczy za prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz też pamiętam, że się... No właśnie, pamiętam pan prezydenta Trzaskowskiego, bo ja niespecjalnie, żeby tak się działo. To znaczy mamy pewien chaos w tym i należało to uporządkować. Czyli jak brzmi pana propozycja, remonty weekendowe? Też, ale oczywiście remonty pomyślane z głową. Jak pan redaktor, a na pewno to tak pan... mało konkretnie brzmi, panie wojewodo. No nie wie pan, no trudno... konkretnie nie można rozkopać dwóch równoległych do siebie ulic albo równoległej i prostopadłej, które oddzielają pół dzielnicy, gdzie mieszka 50 tysięcy ludzi, których pan wtłacza w jedną arterię i którzy będą stali w korku. Nie można tego zrobić po prostu, ma pan konkret. Ale proszę popatrzeć, ile jest miejsc na ulicach Warszawy, w których drogi po prostu są w fatalnym stanie i należałoby, choć chociażby w takim trybie weekendowym, dokonać bardzo szybkiej korekty. Jak pan, nie wiem, czy pan redaktor Jana Pawła jeździ, tak? Niektóre skrzyżowania, to pan jedzie tak, że jak pan nie ma SUV-a, tylko Seicento, to będzie problematyczne, odczuje pan to. Mój samochód bliżej Seicento niż SUV-a, więc odczuwam. Słusznie, bardziej ekologicznie. Nierówności, tak, w gazie nawet, więc w ogóle bardzo ekologicznie. Panie wojewodo, chciałem jeszcze zapytać o pana szansę na zwycięstwo, jak pan je widzi. Czy pan walczy o bycie prezydentem stolicy, czy pan walczy o drugą turę, o możliwie dobry wynik? Ja walczę o zwycięstwo. Ja w ogóle żaden... To wie pan, kampania... Mówi się kampania wyborcza, tak? No to kampania to jest nawiązanie do pewnego języka takiego militarnego. No ja idę do boju nie po to, żeby przegrać. Idę po to, żeby wygrać, zaprezentować wizję, stoczyć debatę, pokazać różne argumenty, różne pomysły na rozwój Warszawy. No absolutnie nie zgadzam się z takim punktem widzenia, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie mówił, to jest mój kandydat, a warszawiacy mają być ubezwłasnowalniani i wtedy oto wszyscy zagłosują na tego kandydata. Tak nie jest. Oni chcą po prostu głosować na A to się okaże przy urnie wyborczej. I dlatego, że każe Donald Tusk, premier Donald Tusk. Zostanie nam... Nie, no niektórzy tak mówią. Ja tutaj nawiązuję nie do woli warszawiaków, tylko nawiązuję do opinii niektórych komentatorów, którzy mówią, że krzesło ze znaczkiem Koalicji Obywatelskiej wygra z każdym innym kandydatem, nawet ze świętym Franciszkiem, jakbym cytował klasyka. Także, no, więc ja nie jestem bliski temu poglądowi i uważam, że nie należy tak tych spraw stawiać. Różne wybory pokazują. Ale jednak Platforma wystawiła nie krzesło, tylko Rafała Trzaskowskiego, prawda? Popularnego tak bardzo polityka, także jednego z popularniejszych w Polsce. Tym bardziej ekscytujący ten wyścig. Ale jeszcze mamy 50, zdaje się, 3 dni do samych wyborów, do pierwszej tury 7 kwietnia, albo 52, nie pamiętam jak tam ten licznik bije, ale cały czas bije i to jest 52 dni, w których wiele rzeczy może ciekawych się wydarzyć. A widzi pan jakieś pozytywy, a jeżeli tak, to jakie w prezydenturze Rafała Trzaskowskiego? Ale w samym prezydencie, czy w jego osiągnięciach? Bo to osiągnięciach, w tym, co zrobił w Warszawie. Ja zawsze wymieniam jako pierwszą rzecz i nazywam się hipsterem prawicy, bo chyba jedyny to chwalę, czyli kładka pieszo-rowerowa. Uważam, że niektórzy krytykują, że za droga, że za te pieniądze można było zrobić inne rzeczy, ale ona faktycznie jest symbolem tego, że możemy się przemieszczać i komunikować nie tylko samochodami i pociągami, ale również, że ruch pieszy i rowerowy jest ważny
i to jest symbol, bo oczywiście on też nie rozwiązuje, prawda, jakichś istotnych problemów komunikacji, ale to jest symbol, który pokazuje, że Warszawa w przyszłości będzie, jest miastem skierowanym na bardziej ekologiczny, zdrowy tryb przemieszczania się. I to mi się na pewno w prezydenturze podoba. Podoba mi się, że jest akcent na ekologię, chociaż jest akcent, a nie oznacza to, że jest to ekologiczny samorząd, bo to rozróżnimy. Ale samo wprowadzanie do dyskursu, że ekologia jest ważna, że zazielenianie, że mniej betonozy, tak mówi prezydent, czy tak... Mniej pasów dla samochodów? Nie, to nie. Ale gdy tak mówi, tak, to to jest dobre, bo to się pojawia w dyskursie i to uwrażliwia wszystkich, że ten temat staje się częścią szerokiej agendy politycznej i wszyscy tak mówią i to mi się podoba i to mi jest bliskie. Ale czy on tak działa? Ale czy on tak działa? Czy to jest tak, że jest o wiele bardziej zielone centrum miasta niż było przed jego prezydenturą? No mam wątpliwości. Wystarczy popatrzeć na to, co jest nazywane w cudzysłowie rewitalizacją Placu Bankowego, gdzie przyszło mi kiedyś pracować, bo wydaje mi się, że to nie ma wiele wspólnego z rewitalizacją, znaczy wymienienie nawierzchni i zrobienie... Dawno nie byłem, nie wiem już teraz. Nie był pan? No to proszę zobaczyć. No, to parę ładnych miesięcy. Nie tam wiem. Największym sukcesem jest to, że drzewa są z Czech, a nie z Niemiec, jak na Placu Trzech Krzyży, jak ktoś tam napisał. No ale to dobrze, że są. Panie wojewodo, to jeszcze jedna sprawa. Mówi się w Prawie i Sprawiedliwości, nie są to może, nie jest jakiś powszechny póki aż co się, pogląd. Aż się oprę, będzie, aż ale, się oprę ale panie redaktorze. Się pojawiają. No pan no, z pewnością o tym przecież wie, że pan jest wymieniany wśród kandydatów na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości nawet w wyborach prezydenckich, tych już ogólno... Nawet do sondażu trafiłem prezydenckiego, mimo że rozpoznawalnym politykiem w miarę jestem od tygodnia. Także wie pan, to niesamowite historie są. Ale bierze pan to pod uwagę? Co, że... To jest pana polityczne, nie wiem, marzenie, cel, prezydentura? Ta nie w Warszawie, tylko ogólnokrajowa? Nie, na pewno ta w Warszawie i o tą się ubiegam. To, że zestawia się z możliwością mojego startu w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, to na pewno mi pomaga w tej kampanii wyborczej w Warszawie. Dociąża, ale na pewno nie mam takiego planu, nie prowadziłem tego rodzaju rozmów, nie siedzę i nie dumam, jak pięknie by było przy krakowskim przedmieściu. Z prezydentem Kaczyńskim ani słowa nie, w tej sprawie? Nie, nie rozmawialiśmy o tym, panie redaktorze. Okej, okay, może jeszcze kiedyś. Kto wie, za to ja rozmawiałem z Patrykiem Jakim, świetnie panu znanym z pewnością, bo poprzednim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy. Tydzień temu rozmawialiśmy w tym studiu właśnie i Patryk Jaki mówił, że żałuje tego, że startował na prezydenta Warszawy, że walczył o prezydenturę w Warszawie właśnie. Dlaczego? Mówił, że to w Warszawie kandydat Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie ma szans. Czy pan planuje jakąś rozmowę z Patrykiem Jakim? No, rzeczywiście, taką, to oczywiście. Jeżeli chodzi o rady. Tak, oczywiście. To jest po pierwsze w dobrych zasadach wychowania zapisane, że należałoby taką rozmowę odbyć. A po drugie, jestem ciekawy, co myśli. Nawet jeżeli jego myśli są tak defetystyczne czy pesymistyczne, jak pan redaktor mówi. Ja w ogóle jestem ciekawy różnych poglądów i to im ich jest więcej, tym własna refleksja jest bogatsza. No a kampania Patryka Jakiego była niezwykle... Pracowita, intensywna. To jest bardzo pracowity, zdolny człowiek, tak o nim sądzę. To nie prowadzi do jakiegoś wniosku, jeżeli on dzisiaj mówi, że żałuje, jeżeli osiągnął wynik, jaki osiągnął, a jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 27%. Taki był 28. Patryka Jakiego. To czy nie myśli pan, że jednak ten sufit w Warszawie dla polityka Prawa i Sprawiedliwości jest trochę niżej niż na pułapie 50%. No, to będziemy sprawdzać ten sufit, panie redaktorze, w boju. Ja jestem oczywiście innym kandydatem, mam inną osobowość, mam inną naturę niż Patryk Jaki. I zobaczymy, jak na to odpowiedzą warszawiacy i na tę ofertę, którą im zaprezentuję. Może się tak okazać, że pan redaktor ma rację i że się mocno uderzy w sufit, będę miał guza, ale zamierzam go mieć po przeprowadzeniu kampanii na własnych zasadach i naprawdę walczę do samego końca, bo to jest moja natura. Nie twierdzę, że jest pan bez szans. Oczywiście to zobaczymy, jak będzie kampania wyglądała. Na razie mamy sam jej początek, więc jeszcze się może sporo wydarzyć w tej kampanii. Zapytam pana o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego z dzisiejszej konferencji prasowej, bo tak rozmawiamy nie słyszałem o Warszawie, ale to ja je zacytuję, żeby okay. Oczywiście mógł pan je ufam panu redaktorowi, ufam. Ale to proszę mi wierzyć także, że to właśnie powiedział prezes PiS, bo rozmawiamy o tej polityce stołecznej, ale no, jest pan jednak kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że no ten związek na pewno jakiś jest i będzie z partią prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie odżegnuje się. I te słowa dzisiejsze prezesa. Platforma Obywatelska to jest partia niemiecka, a Tusk jest na usługach Niemiec. Mm.
No to jest bardzo ostry zwrot retoryczny, który w bardzo lapidarny, lakoniczny sposób ma oddawać pewien sposób myślenia o polityce, w którym jest wskazane, że likwidacja CPK-u, niepogłębianie Odry, różne innego rodzaju reformy, jak na przykład zapowiedzenie odejścia od atomu razem z Amerykanami i przejście na elektrownie wiatrowe, jak jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Nie, ale tego premier nie zrobił, nie zapowiedział odejścia od atomu. No nie, no powiedział, że te plany należy zweryfikować, tak powiedział na samym początku. Woda pomorska, to powiedziała premier Donald Tusk, Okej. No ale w każdym razie cały ten kontekst powoduje, że można w ten sposób oceniać politykę. W szczególności, że premier Tusk jest przyjmowany przez kanclerza Scholza, a jednocześnie pisze tweeta, który obraża połowę amerykańskiej sceny politycznej, tak? I już tam nie będziemy... Czyli nie w tym samym czasie to się działo, tak tylko naszym No ale kontinuum jest, tak? Jak będziemy to... kanclerzem Scholzem pod stołem pisał... Jak będziemy to zestawiać... na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak będziemy to zestawiać łącznie z odznaczeniami, które Angela Merkel mudowała, tak? Chyba Karola Wielkiego, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. I tak dalej. No, istnieją te bliskie związki, a pan premier Kaczyński w sposób bardzo charakterystyczny dla siebie, lapidarny i krótki i ostry, bo taki ma język, starał się to ująć. Ale no, jest to poważny problem jakby polityczny polityki Polski, bo mamy dwa podstawowe wektory. Jedni chcą się opierać na relacjach transatlantyckich, a drudzy chcą się opierać na relacjach polsko-niemieckich, bo Niemcy dominują w Unii Europejskiej. Tak? I ta dyskusja dzieli scenę polityczną na pół i będziemy się o to kłócić jeszcze przez długie lata. A to jest naprawdę taka dychotomia albo bliskie relacje z Waszyngtonem, albo bliskie relacje z Paryżem i Berlinem. Nie ma tutaj w ogóle jakiejś alternatywy. Znaczy, nie możemy prowadzić swojej odrębnej polityki i nie być człowiekiem Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej, tylko raz w pewnych sprawach stać przy Waszyngtonie, a raz przy Berlinie czy Paryżu. Zależy, jakby pan redaktor tak rozłożył talię tutaj różnych spraw, to jedne są jednak ważniejsze i mają charakter podstawowy, a drugie są drugorzędne. I w tych drugorzędnych, tak, oczywiście, jak najbardziej. Możemy sobie kupować satelity od Francuzów, możemy sobie kupować jakieś technologie od Niemców, możemy pewne sprawy w agendzie Unii Europejskiej załatwiać, nawet jakieś kontrakty handlowe z krajami Afryki. Ale w kwestiach podstawowych, fundamentalnych, między Waszyngtonem a Brukselą jest zasadnicza różnica, tak? Ale Bruksela to my. Unia Europejska to my. My i nie my, dlatego że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ale nasz głos nie przeważa, nie jest przeważający, bo gdyby tak było, to by nie było Nord Stream 2 na przykład, albo by nie było bliskich związków. No to zależy od konstelacji, nie, od głosowania, no czasem czyjś głos bywa przeważający. Przeważający czasem... jest najbogatszych i najludniejszych, czyli Francji i Niemiec. Jasne, że Niemcy mają najwięcej do powiedzenia w Unii Europejskiej, to myślę, że nie ma. Panie redaktorze, mogę mnożyć przykłady. Kanclerz niemiecki i prezydent Francji latają do Pekinu po to, żeby negocjować deale gospodarcze, kiedy Stany Zjednoczone prowadzą w tym samym czasie wojnę handlową z Chinami, nakładają sankcje na tak zwane chip war, czyli wojna o półprzewodniki. To są dwie sprzeczne polityki, które się Waszyngtonowi nie podobają, a Niemcy to robią i tak w imię własnej agendy gospodarczej. Także są bardzo poważne różnice geopolityczne na świecie i my jesteśmy w środku tego, ale nie jesteśmy ani najbogatsi, ani najsilniejsi i jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Jeżeli o i ten spór będzie nas... Nie będzie chociażby służyło do tego, żeby do Europy mogły tą drogą trafiać towary z Chin. Przecież też, no, ale wszyscy... jeden z celów CPK, dzięki temu mamy zarobić miliardy na CPK. No pełna zgoda, ale to jest zasadnicza różnica między strategiczną współpracą gospodarczą, a między importowaniem. Wszyscy importują produkty z Chin. Nie mielibyśmy butów, gdyby nie Chińczycy, wie pan. Nie chodzi mi tylko o import, tylko chodzi mi o to, że mielibyśmy być tym pasem transmisyjnym. CPK by było jednym z elementów, ale ten korelat kolejowy i również morski, te dyskusje, na przykład Węgry chciały nas wyprzedzić w tym, ponieważ chciały, aby ten szlak jedwabny nowy szedł tam deltą Dunaju przez Węgry, a nie przez Białoruś i Polskę. To są bardzo poważne różnice geopolityczne i różnego rodzaju rywalizacje. Możemy o tym porozmawiać. Do Warszawy jeszcze może panią wolno. Ubrońmy. Do Warszawy wróćmy. No, CPK ciekawe, jak to wszystko się potoczy. Faktycznie dyskusja jest bardzo gorąca, jeżeli chodzi o stolicę. Jeszcze i Rafała Trzaskowskiego na koniec pana wojewodę chciałem zapytać, czy pan się poznał osobiście kiedyś z Rafałem Trzaskowskim? No, oczywiście. Czy rozmawialiście? A no przecież jak był pan wojewodą, to nie raz, tak? To jakie są wasze relacje takie osobiste?
Zdarzało wam się kawę wypić spokojnie, sobie nie rozmawiać? Nie, akurat, wiem, muzyce, książkach. Akurat tak przypadkowo się zdarzyło, wie pan, że, no, że w życiu czasami nie ma chemii między ludźmi i tu nie chodzi o politykę, po prostu między nami no, nie ma chemii i to... Nigdy nie było tak od początku? Już tam coś... Myślę, że tak jest po prostu, ale to nie ma... Nie lubicie się po prostu. Tak? Nie, tak bym nie powiedział, po prostu nie ma chemii. Wie pan, to jest takie, że to nie jest tak, że, jak, że się nie lubimy, nie mogę tak powiedzieć. Jasne, no, o nim no, jako człowieku. Tylko po prostu poziom, tak? Tak, tylko no, nie ma chemii. Wie pan, czasami w życiu nam się zdarza, że stajemy z kimś, chcemy porozmawiać, tak próbujemy. Jak musicie to rozmawiać? I wie pan czuje, że z drugiej strony jest to i u pana i tak, no to pomilczymy. Najmniej więcej tak bym określił nasze relacje, ale to nie ma w tym nic złego, bo to się nie przekłada na nic negatywnego dla opinii publicznej, czy na moje oceny. A co dla Warszawy będzie oznaczała kolejna kadencja Rafała Trzaskowskiego? To jest... Będzie oznaczała małe zajmowanie się sprawami samorządowymi i wejście w kampanię prezydencką na prezydenta Polski, bo Rafał Trzaskowski chce być prezydentem Polski i tak się pozycjonuje, więc chce wskoczyć w te wybory samorządowe po to, żeby zaraz przeskoczyć do Pałacu Namiestnikowskiego czy do Belwederu i to będzie ze szkodą, bo wtedy warszawiaków czekałyby kolejne wybory samorządowe zaraz po prezydenckich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bocheński, były wojewoda łódzki, mazowiecki, a dzisiaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy, był gościem Wieczornego Ekspresu. Było mi bardzo miło. Panie wojewodo, mi również było miło. Naszych widzów zapraszam na kolejną odsłonę Wieczornego Ekspresu. Doktor Jan Misiuna, amerykanista, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, będzie za chwilę naszym gościem. Niezależnie od tego, co mówi były prezydent i kandydat w najbliższych wyborach Donald Trump, to jest nasz oczywisty interes wspólny europejski, aby wszystkie kraje członkowskie NATO zwiększyły, i to w sposób wyraźny, finansowanie swoich i naszych wspólnych zdolności obronnych. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Polska od pewnego czasu wyraźnie przekracza ten próg 2%. Dzisiaj to jest 4%. Ja wiem, że nie każdy kraj będzie w stanie szybko dojść do poziomu 2% czy 2% plus, ale wydaje się, że ta straszna lekcja ukraińska nie powinna już jakby no, nikogo pozostawiać w wątpliwościach. Taka jest potrzeba. Nie dlatego, że tak mówi Donald Trump, tylko obiektywnie. My musimy zwiększyć swoje możliwości obronne i ta europejska część NATO jest szczególnie zdeterminowana w tej kwestii. Więc ja będę nalegał na wszystkich partnerów w NATO, europejskich partnerów, aby zwiększyli swoje możliwości. Tak jak wspomniałem, nie ma żadnego powodu, aby Unia Europejska jako całość była słabsza militarnie od Rosji. Żadnego powodu. Mamy same powody, żeby myśleć ambitnie o tym, że Unia Europejska może sprostać i Europa może sprostać każdemu wyzwaniu, także wyzwaniu militarnemu. I nie zmienia to mojego absolutnego przekonania. Zresztą, no wiecie, to jest ciekawy przypadek. Ja w Paryżu dzisiaj mówiłem o tym, że zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego powinna być nadal zasadą wiodącą w NATO i w Unii Europejskiej. Kanclerz Scholz przytoczył te same słowa. Więc... Nikt nikogo nie zwolnił, mówię o członkach NATO, z przestrzegania tej zasady. Gościem Wieczornego Ekspresu jest teraz dr Jan Misiuna, amerykanista i politolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze, witam. Dobry wieczór w zasadzie. Panie doktorze, czy bać się tego Donalda Trumpa, być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy jednak nie ze spokojem czekać na wybory za oceanem, bo nie taki straszny Trump, jak go malują? Jak pan na to patrzy? Ze spokojem czekać i bać się. W sensie, ze spokojem czekać i bać się, okej. Okay, taka ciekawa formuła, proszę ją rozwinąć. Czekać ze spokojem na to, co nadejdzie, w sensie na same wybory i nie panikować. Natomiast w wyniku wyborów i tego, co po nich może nastąpić, mamy prawo się bać. Bać się czego? Co takiego, jeżeli chodzi o naszą polską perspektywę, może się wydarzyć, jeżeli Donald Trump wróci do Białego Domu? Tego, że przez bardzo wiele lat, bo już praktycznie rzecz biorąc przez ćwierć wieku, opłacaliśmy bardzo drogą polisę ubezpieczeniową, jaką było przynależność do NATO i bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Płacimy nawet coraz więcej, prawda? Jeżeli chodzi o procent PKB, płacimy coraz więcej.
coraz więcej to jest raz. Dwa, pojechaliśmy z misjami wojskowymi do Iraku, pojechaliśmy z misjami wojskowymi do Afganistanu. To też były elementy tej opłaty za polisę ubezpieczeniową. I wszystko opierało się na założeniu, że w momencie, w którym my będziemy potrzebowali, żeby ta polisa ubezpieczeniowa zadziałała dla nas, ta polisa zadziała. A jak przyjdzie Donald Trump, to wcale nie mamy pewności, czy te nasze opłaty przez tyle lat zostaną zwrócone i czy ta pomoc, na którą w takiej sytuacji będziemy liczyć, nadejdzie. Tylko czy mieliśmy ją, panie doktorze, przy jakimkolwiek innym prezydencie Stanów Zjednoczonych? Czy to nie jest też tak naprawdę jedna z tych sytuacji, że no dopiero brutalna rzeczywistość mogłaby ją zweryfikować? Bo czy na pewno za prezydentury Joe Bidena atak Rosji na Estonię, dajmy na to, spowodowałby odpowiedź mocną, zdecydowaną, sojuszniczą, odpowiedź Amerykanów? Pan myśli, jak to zadziało w przypadku Ukrainy, której Stany Zjednoczone zagwarantowały, że będą wspomagały ją w zachowaniu integralności terytorialnej wtedy, kiedy Ukraina zrzekała się broni atomowej? No zadziałało to tak połowicznie, mam wrażenie, tak? Pomoc została przekazana, ale no, po pierwsze to była pomoc niewystarczająca do tego, żeby skutecznie Ukrainę, Rosję odeprzeć, a po drugie, no jak się okazuje, czasowa, prawda? Czasowa, natomiast to nie dlatego, że administracja Joe Bidena nie chciała tej pomocy, tylko została ona zablokowana w Izbie Reprezentantów, konkretnie przez spikera Izby Reprezentantów, który otwarcie popiera Donalda Trumpa. Innymi słowy, możemy dzisiaj sobie spokojnie założyć, że jeżeli w przypadku jednego strategicznego interesu Stanów Zjednoczonych, jakim jest powstrzymanie Rosji na Ukrainie, w przypadku jednego strategicznego zobowiązania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jakim było gwarantowanie integralności terytorialnej Ukrainy w zamian za zrzeczenie się przez nią broni atomowej, sojusznicy Donalda Trumpa już w tym momencie zerwali wszystkie w gruncie rzeczy umowy zawarte wcześniej. Panie doktorze, Donald Tusk w ostatnim czasie, mogę chyba takiego słowa użyć, tak podszczypuje trochę Donalda Trumpa, republikanów, zdaje się swoją wyższość moralną pokazywać, presję wywierać na republikanach, żeby jednak na tę pomoc dla Ukrainy się zdecydowali. To rozsądne działanie, czy niekoniecznie? Bo śmiem wątpić, że przełoży się to na zmianę decyzji jednak przez Stany Zjednoczone, a za to może wpłynąć na gorsze relacje Warszawa-Waszyngton, jeżeli do Białego Domu wróci Donald Trump. Być może nie jest to zachowanie, które byśmy w kategoriach merkantylnych rozpatrywali, że oto właśnie jest dobry pomysł. Z drugiej strony myślę, że połowa problemu, jaki mamy z nadchodzącymi wyborami i z tym, co się działo w poprzedniej kadencji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, czyli z Donaldem Trumpem, jest to, że tak mało osób było gotowych powiedzieć mu, że się nie zgadza na warunki gry, które on usiłuje narzucić. I to podszczypywanie to jest chyba sposób powiedzenia, że są zasady, których przestrzegać trzeba, niezależnie od tego, czy w krótkiej, czy w długiej perspektywie może nam się to opłacić, skoro decydujemy się na to, że pewne zasady są tym czymś, co nam przyświeca i czym chcemy się kierować. Ale to, panie doktorze, równie dobrze mógł to mówić premier Donald Tusk europejskim stolicą dwa lata temu, Paryżowi czy Berlinowi, kiedy one były mniej chętne do udzielania pomocy Ukrainie i robiły to bardzo opornie, a Stany Zjednoczone czy Polska robiły dużo, dużo więcej. Więc to chyba nie jest tak, że ta Europa ma tak potężną przewagę tutaj nad Stanami, no przede wszystkim nad republikanami, bo też w tych ostatnich dwóch latach było z tym bardzo różnie. Nie mówiąc już o tym, co było wcześniej przecież, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, Europy, Berlina przede wszystkim. No to przecież katastrofa. Nie mówię o tym, że Europa jako taka zachowywała się w sposób, który byśmy chcieli, żeby się zachowywała. Natomiast nie zmienia to faktu, no, że i Amerykanom trzeba przypomnieć to, do czego się zobowiązali. Wtedy, kiedy Ukraina się zrzekała broni atomowej, trzy państwa gwarantowały jej integralność terytorialną. Wielka Brytania. To szczególna rola Stanów tutaj.
Tak, i Rosja. No, Rosja zachowała się w sposób, którego dzisiaj byśmy powiedzieli należało oczekiwać. Wielka Brytania zachowała się w sposób, który należy pochwalić. Stany Zjednoczone do pewnego momentu zachowywały się w sposób, który należy chwalić, a potem przyszli sojusznicy Donalda Trumpa i przestały się zachowywać tak, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. Panie doktorze, czy zwycięstwo Donalda Trumpa może oznaczać wycofanie się Stanów z NATO? Czy to tak daleko pana zdaniem może pójść? Czy nie wiem, jak pan śledzi amerykańskich analityków, to czy biorą takie rozwiązania pod uwagę? Czy to zbyt daleko idące zdecydowanie tezy? To nie są tezy za daleko idące. Donald Trump w rozmowie z Ursulą von der Leyen w pewnym momencie powiedział wprost, że on absolutnie widzi Stany Zjednoczone wycofujące się z NATO, wycofujące się ze swojej obecności w Europie i zupełnie nie wykluczyłbym tego, że w perspektywie niezbyt długiej Donald Trump naciskałby na to, żeby jeżeli nie zupełnie się wycofać, to w każdym razie gwałtownie zmienić treść amerykańskiego zaangażowania w Europie. To dla nas byłaby katastrofa? Może nie katastrofa, ale ryzyko daleko większe, czy zmniejszenie poziomu naszego bezpieczeństwa, może nie używając takich najmocniejszych słów? To będzie absolutnie ryzyko tego, że nasze bezpieczeństwo się zwiększy, dlatego że nagle cały mechanizm, w którym myśmy zaangażowali się, no, przestaje być gwarancją, a zaczyna być prawdopodobieństwem, że być może, jeżeli prezydent amerykański uzna za stosowne w jakiś sposób się zaangażować, no, Europa jako taka dysponuje sporymi zasobami, bez wsparcia amerykańskiego tych zasobów jest znacznie mniej niż byłoby potrzebne. Bez pewności tego, że w sytuacji kryzysowej możemy liczyć zawsze na wsparcie amerykańskie, nasza sytuacja gwałtownie się pogarsza. A czy no, rozmawiamy cały czas gdzieś w trybie przypuszczającym o możliwym zwycięstwie Donalda Trumpa. Czy z perspektywy połowy lutego 2024 roku to jest absolutnie jakiś bazowy scenariusz i tylko ewentualnie jakieś niespodziewane zupełnie wydarzenia mogą zmienić tę drogę do Białego Domu Donalda Trumpa? Czy na razie jeszcze za wcześnie, żeby faktycznie uważać, że to już jest niemal przesądzone? Jak pan na to patrzy? Czyli ja zawsze staram się powstrzymywać od sądów kategorycznych, jeśli chodzi o wynik wyborów, powiedzmy, no, do momentu, kiedy skończą się prawybory, tak? Z momentu, kiedy ci dwaj kandydaci już ostatecznie staną naprzeciwko siebie, czyli powiedzmy no, do końca wakacji. Natomiast póki co trend jest jasny, że nawet jeżeli Joe Bidenowi uda się wygrać, to będzie to zwycięstwo minimalne, ale czy mu się uda wygrać, no to nie postawiłbym zbyt dużych pieniędzy. Mm. A dlaczego? Znaczy rozumiem, że ten trend od miesięcy, prawda? On jest niezmienny, cały czas Donald Trump zyskuje. Dlaczego Amerykanie znowu pokochali Donalda Trumpa? Nie jestem pewien, czy Amerykanie pokochali Donalda Trumpa jako takiego. To powiedziałbym, że raczej... Dlaczego chcą zmiany? Kwestii... Dlaczego chcą zmiany? Tak może lepiej to ująć. Dlaczego są zmiany? W gruncie rzeczy powiedziałbym, że to zależy, kto chce tej zmiany. Ci ludzie związani z Partią Republikańską, ci ludzie, którzy popierali Donalda Trumpa zawsze, oni pozostali na swoim miejscu przez cały czas. Dla nich to nie jest to, że oni chcą zmiany w stosunku do tego, co jest. Oni chcą powrotu do tego, co było przez 4 lata. Natomiast ci ludzie, którzy są gdzieś w środku amerykańskiego spektrum politycznego, to zresztą robi się coraz mniejsze, dlatego że te pozycje skrajne, czy też skrajniejsze, stają się no, coraz jakby mocniej przyciągającymi biegunami, po prostu często mają szansę być zmęczeni tym, co się dzieje i w gruncie rzeczy w związku z tym mniej chcieć się angażować w cały ten konflikt polityczny, który powiedzmy sobie wprost jest konfliktem o potwornej intensywności, potwornym ładunku emocjonalnym i nie każdy
ma w sobie miejsce, siłę i zasoby na to, żeby w czymś takim uczestniczyć, czy coś takiego śledzić i w coś takiego się angażować. To już ostatnie pytanie, panie doktorze. Dla Polski, dla Warszawy zwycięstwo Trumpa będzie oznaczało, tu nie ma pan żadnych wątpliwości, pogorszenie relacji? Czy to wcale nie jest oczywiste? To wcale nie musi być oczywiste, bo bądźmy szczerzy, Donald Trump jest narcyzem i w momencie, kiedy ze strony władz polskich poszłaby ofensywa, nazwijmy to, pochlebstw i podlizywania się, rozwijania wizji, że to będzie Ford Trump drugi, trzeci, czwarty i być może nawet delikatna sugestia zmiany nazwy Warszawa na Trumpville czy cokolwiek innego, to Donald Trump się weźmie i z powrotem zakocha w tym, co tutaj się dzieje. Natomiast no, nie jestem pewien, czy jesteśmy gotowi na pójście aż tak daleko, żeby wziąć i przekonać do siebie człowieka, który jest tak bardzo impulsywny i niestabilny jak Donald Trump. A mówi to wszystko dr Jan Misiuna, amerykanista i politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu jeszcze winny jestem przedstawienie wyników naszej sondy. 86% z naszych widzów uważa, że protest rolników jest słuszny, 86% z Państwa popiera ten protest, 14% jest tylko innego zdania. I to już koniec wieczornego ekspresu. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie w imieniu Huberta Biskupskiego. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.